Dzisiaj będziemy oglądać najpopularniejsze filmy na YouTube w 2021 roku. A wy zostawcie już teraz łapeczkę w górę, żeby poznać najpopularniejsze filmy 2021 roku na YouTubie, a jest naprawdę grubo. Także hashtag popularne, albo hashtag najbardziej popularne filmy na YouTubie i zaczynamy już od intro, let's go. A sponsorem dzisiejszego odcinka i najbliższych tygodni jest firma Surfire. Właściwie robią idealne myszki stworzone do gamingu. Idealnie dopasowane podkładki pod właśnie te myszki. Bardzo dobre dyski SSD, na których możesz przechowywać co tylko chcesz. Słuchaweczki, tak wygodne i tak dobre, że są jak miód na twoje uszy. Więc jeżeli potrzebujesz sprzętu gamingowego na najwyższym poziomie, to sprzęt od Surfire będzie idealny dla ciebie. Psst, link do wszystkich tych sprzętów znajdziesz w opisie, także sprawdzaj mordo, tutaj klikaj i baw się dobrze. No, a my wracamy do odcinka. Film pierwszy jest to orzeł, który w niesamowity sposób łapie rybę. Ty! To jest faktycznie ryba! On ją chycił, jak se pochytał jedzenie na teraz właśnie. Dzieciak się ekscytuje trakiem, czyli ciężarówką. Zajebiście, w sensie on jest tak podekscytowany ciężarówką, że aż... Mówi, dawaj, dawaj mi tira, będę spedytorem. Zobacz, jaki świetny samochód. Ciężarówka, jedzie, ulla la. Chyba śmieciarka. Wow! Meanwhile. Aha, przypominam wam, że zbliża się mikołajkowy stream, w którym będziemy rozdawać prezenty. Co godzinę będzie do wygrania nagroda. Także śledźcie, bo już 5 grudnia w niedzielę zaczynamy. Bądźcie od rana na kanale. 12 godzin stream z nagroda co godzinę. Wpadajcie, słuchawki, myszki, będzie się działo. End of flashback. A tutaj mamy Baby Snake'a. To on jest prawdziwy? O kuźwa, on jest prawdziwy, ty. Jeszcze nie może zjeść człowieka, ale już się czai gdzieś na jego spojówki. Ty, naprawdę myślałem, że... jest taka przypinka, ciuchów, żeby sobie można przypiąć przypinkę do ciuchów, a to nie, to jest prawdziwy Snake'i. Snake'i, normalnie zobaczcie typa. Ale ma łeb. Dobra, a tu mamy gościa, który wykonuje kung fu! Z racji tego, że podbiegają do niego rottweilery. O co tu chodzi? I zwykły jeden kundel, a on ruchami niczym Bruce Lee postanowił, że no, tu się nic nie wydarzy, prawda? One nie wyskoczą na niego bardziej, ponieważ wie, jak się zachować. I podchodzi jeszcze bliżej. To one go atakują, więc będzie jakiś słowiański przykut z Bruce Lee, oczywiście, że tak! Ale trafiłem! Ale trafiłem! Chyba sobie pójdzie, co? Także w taki sposób można sobie poradzić z dogami. Czyli zawsze robisz kung fu, nie niszcząc przy tym mikrofonu, pamiętaj, to jest bardzo ważne. Mamy psa, słodkiego psa, który będzie srał na łodzi. Pierdyle! Mordo, robisz takie salcesony, że one się aż gniotą, lecą w drugą stronę. Muzyczna papuga, proszę bardzo, która postanawia sobie tańczyć. Czy ona dodatkowo będzie coś tam śpiewać, czy raczej tylko ona lubi po prostu dźwięki? Gdzie ona ma uszy w ogóle? Schowały jej się w tym puszu. Papugi mają uszy swoją drogą? Muszą mieć uszy, muszą jakoś słyszeć. Okej, czyli używasz iPada do tego, żeby korzystać z internetu, tak? Enter. Dots, and these are the second three dots. Pierwsze in case you didn't know, Braille is made up of six dots. So this is how I type. I use different combinations to make normalnie możesz pisać, czyli w formie alfabetu Morsa możesz posługiwać się i pisać wszystkie literki gdzieś tam do internetu. Wiecie, są osoby, które zwalają na dysortografię, dysgrafię i tak dalej, a ona sobie tutaj radzi bez żadnego problemu. To jest porąbane. So the Braille note also has a touch screen. Here I am typing on the touch screen just as if I have a physical keyboard. I są normalnie I'm hoping you can see that it says hello, rzeczy. My name is Grace and I'm blind. This feature is really Grace. Helpful for teachers and sighted peers. Nieźle. I przy okazji prawdopodobnie tablet wydaje też dźwięki. Niesamowite. I kamera. A tu mamy ziomeczka, który nie wszyscy bohaterowie noszą peleryny. Wow! Idealne podstawienie ręki pod głowę młodego! Brawa dla tego pana! Ale się wyrobił! Może nie masz peleryny, ale było widać ci majty przez chwilę. Tutaj mamy gościa, który prawdopodobnie wraca spokojnie z zakupami i tutaj prawie wywali się na lodzie. Czy tu będzie jakieś dachowanie? No nie zaszedł za daleko. Próbował iść, wstał. Mimo wszystko wstanie raczej. W tle oczywiście popularny Screaming Weasel. Dalej już nie pójdzie. Na kolanach by doszedł znacznie dalej. Po prostu jest śliska podeszwa. Ja nie wiem, czy on się do końca sugeruje tym... Możesz iść normalnie. To... dał radę i poszedł normalnie do... A! Tędy, żeby wejść do domu. Czyli dalej jest walka na lodzie. Na kolanach, mordo. Szybciej dojdziesz i się ześlizguje. A trzeba było solą posypać podjazd. Nie byłoby żadnego problemu. Ewentualnie jakimś piaskiem, który został z budowy domu. Będzie trzecie podejście, prawda? W tle ten Peugeot. 206, dawaj. Musisz złapać się bokiem, tylko jak to później całość złapiesz? W sensie, nie wiem, będziesz na patyk to nawlekał. Gościu rozkład, czy to jest reklamówka? Na kolanach, normalnie pielgrzymka do Częstochowy do domu. Możesz iść, ale dał radę! No i o co chodzi? Brawa dla tego pana!
Żeby ci torba nie zjechała, tam też jest ślisko. O kuźwa, zwiało mu to, doszedł do domu. Najważniejsze, dziękujemy bardzo. Jego żona nie będzie szczęśliwa. O, co ty robisz? Czy ty zwariowałeś? Ćwiczymy. Nie złamię twojej kanapy. Jest kot pod spodem. Nie na... połóż to na dół. Połóż kanapę na dół. Put the couch down. Put it down. Odłóż to. Normalnie do niego. Nie be... To jest tyranka. Nie możesz ćwiczyć. To do... Żona tyranka! O, tutaj mamy zjazd z awalanszów, proszę bardzo. I gościu normalnie zjedzie, spadnie prawdopodobnie z góry. Kiedyś wydaje mi się, że... Ja pierdyle. A w tle lawina! Jeśli powiedziałem zjazd z awalanszu, no to niezła lawina. W każdym razie, ziomek, no co mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że nie wywołał wilka z lasu, nic specjalnego, mocniejszego się nie stało. W każdym razie ziomek spokojnie poradził sobie z tym zjazdem. No i są ludzie, którzy po prostu potrzebują adrenaliny. Także jest to dość, wiecie, to jest, wygląda na wymagającą sprawę. Dawno nie jeździłem na nartach swoją drogą, wiecie, pizza, frytki, nie? I tak dalej. I gościu, no, czy porwał lawinę? No nie do końca, delikatnie będzie tam spadać, ale wydaje mi się, że przetrwa. Kakato? Czy to kokato? Kakadu to jest! Ona jest głodna po prostu. Czy mógłbyś jej zaaplikować odrobinę ziaren do mordy? Albo cokolwiek innego? Czy ten kakato może dostać coś do jedzenia? To nie jest śpiewanie! To jest jakiś wydźwięk taki, że on by coś zjadł. Może jakieś mango, truskawkę. Suszony shih tzu, proszę bardzo, jest zadowolony z tego, że coś na niego dmucha. coś go dmucha. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie jest dmuchnięty. Dmuchnięty. Dmuchnięta shih tzu albo dmuchnięty shih tzu? Proszę bardzo, zaraz będzie wysuszony, a z racji tego, że prawdopodobnie jest zima na dworze, chyba że to są płatki farby odlane na tym stołku, na którym się teraz znajdują, za chwilę będzie mógł sobie spokojnie poruszać się ruchem jednostajnym psim po dworze. Mam kręcić. Tutaj jakiś ptaszek przychodzi, który upuszcza kamień w wodę. Jaki ma sens upuszczanie kamieni do wody? Jesteś takim ptasim makompakom. Zobacz, co zrobił. I zrobił łyczka sobie. A, upuszcza kamienie do wody, żeby się podniósł poziom, żeby swobodnie mógł sobie pić chyba. To jest najmądrzejszy ptak, jakiego widziałem. Jakie to jest wybitne. Śpiąca papuga, która właśnie sobie odpoczywa. Zazwyczaj papugi nie śpią leżąc, w sensie one chyba śpią na stojąco, tylko chowają głowę jak gołębie, nie? A ta papuga jest na tyle udomowiona, że jak szynszyle, wiesz o co chodzi. 6 lat będziesz mówił do szynszyla, później szynszyl przemówi do ciebie. Tak samo jest w przypadku tej papugi. Mówi, drap mnie! Albo i nie. Drap mnie, mówi. Drapej! Mówi, ja się trzymam, ty mnie drapej. Ty mnie drapej, Grażyna, to jest śląska papuga. Wieloryby, które tworzą jakieś dziwne, oceaniczne coś. Wiecie, że w ogóle wieloryby śpią, tak? Się mają 15 minut snu, gdzie spadają w dół, a potem budzą się już na dnie rowu Mariańskiego i stwierdzają, panowie, lecimy do góry, bo trochę przyspaliśmy. Wiecie, no rybom ciężko spać, chyba że położą się na jakimś głazie czy czymś, no bo tak są w wodzie, wiecie, na wodzie nawet facet jak skoczy czy kobieta do wody, to się dryfuje, więc to jest ciężkie. Także tutaj odwierty wielbłądzie, chciałem powiedzieć, odwierty wall. Mordo, gdzie tam, gdzie patrzysz do pośladów? Gdzie tam? Puszczaj to! Co ty robisz? Co poślady? Mógłbyś zaczekać jeszcze z 6 lat, może maksymalnie 12? Jak szczęśliwe to było. To była choinka spadła z drzewa? Z choinka spadła z... To była tylko girlanda, ciężko powiedzieć. Eksplozja czegoś browaru. Łap browar! Zatkaj to! Trzymaj, albo pij to! Jesus. Gościu będzie podróżował na skateboardzie w stop motion. O, całkiem niezła projekcja, jeszcze się rozpędza. Oczywiście robił to gdzieś tam na green screenie leżąc, z racji tego, że widać jak sztywne ma karczycho. Tutaj się na chwilę podniósł. Nieźle, a w ręce trzymasz co? Ty jesteś... Tak, na pewno się oparłeś na telefonie. Wiesz co? Odrobinę przesada. Mógłbyś się bardziej postarać tworząc taki film. To i tak dobrze wygląda. W sensie... Można było to zrobić lepiej, a nie trzeba. Okej. Kiedy triki pójdą nie tak? Tam jest ślisko, czy... Tu mamy psa, który... Pająk schodzi z sufitu. Widzę go. O kuźwa, pająk schodzi z sufitu. Jesus! Akurat schodził na domowników. Nie panikuj. No był jeden kątnik.
Jeden kątnik, spokojnie. Gościu mówi, co jest? What the fuck is going on here? Dlaczego on ją rozbiera całą, w sensie z głowy? Ściąga jej głowę, nie ściąga jej głowy! Aż mnie boli całe czoło. Najgorzej, to wiesz o co chodzi. Zawsze jest jeden. Ten mówi, ja już mam dość, zabierzcie go stąd. To on jest co prawda moim bratem, ale to się nie dzieje. Słodka rozmowa z ojcem. Mówi, mam 4 palce, a teraz nagle mam 2. Ja się obraziłem na te palce. Nie będę się przytulał, nie będę liczył. Mam to gdzieś. Ledwo stoję, jestem taki zmęczony po robocie. Przybiłbym 5 komuś, najlepiej samemu sobie. Ale sufit, wczoraj był malowany, chyba nie wiem. Nie wiem, czy był malowany. Może i był, może nie był, nie wiem. Nie wiem, ale mam włosy tak samo. Są fajne. O, mam włosy w sumie. Nie, i brzuch mam, tato. Chcę mi się płakać, bo mam brzuch jest za duży, chcę być chudszy. Chcę być fit instagramerem. Na całe życie chcę być fit instagramerem. Dobra, zmieńmy kategorię. Może karnisze są świetne. Świetne są, tylko nie pojmuję tego w głowie, jak się firanki na tym trzymają. Mógłbym robić dubbingi, ale nie jestem Kacprem Rucińskim. Najszczęśliwszy trickshot, jaki widziałem, czyli gościu odbił to od szyby i wpadło do tego. Cieszę się, że to jest nagrane, więc oglądał giełdę przy okazji. O, tu mam jakiegoś ziomeczka, który będzie układał 12 kubków. Start, 3, 2... Ja chyba mrugnę. To nawet nie trwało sekundy. O, pizza przyszła! Pizza! Przyszła pizza. O, dzień dobry, czy jesteś zadowolona z pizzy? Pizza, dostała pizzy! Pizza, zwariowała, mówi, ja chcę już poczuć to peperoni. Dzieci nie mogą peperoni, samo ciasto, ewentualnie z serem. Dzień dobry, dziękujemy panu, dawaj pizzę. Ty brudna krowo. Możesz podać mamie papier? Rolkę podaj. Ty brudna krowo. Ty brudny kał? Wiesz co to jest? To jest kupa. And what did you call me? To jest prank oczywiście. Nie obruziła dziecka skupala dla filmu, nie? Ty brudna krowo. No. Brudna krowo, wycieraj szybciutko tą rękę. To jest. Możesz spróbować tego? Nie każ mu jeść. Powąchaj. Oczywiście, że to jest Nutella. Możesz. To Nutella. Why? Because it's poo. Nie chcę. To jest kupa, kupy się nie je, oczywiście, że tak. Idealnie, Messi! Po wczoraj, po zdobyciu 7 Ballon d'Ora, no ja nie wiem. Chociaż z drugiej strony to jest ogromny szacunek dla Roberta, że wymyślili specjalnie dla niego specjalną nagrodę, która... Okej. Dobra. Oj, nie chciałbym jej spotkać. Słuchajcie, jak na fame jeszcze kogoś potrzebujecie, ta ona jest do wzięcia, w sensie w kategorii wagowej, nie wiem z kim chyba, no z, albo, bo to muszą być albo osoby niskorosłe, mini Mike, bo to wiecie, wzrost jeszcze ta dziewczynka nie jest na tyle wysoka. Ciężko powiedzieć, no, kogo by jej dobrać w Polsce, nie wiem, Hejka Tulenka? Hejka Tulenka by przeszło. Zobaczcie co robi, no przecież to jest wariactwo. Nie możecie, jak jesteście przy nich i żeby uczyć ich wycinać, jak są małe, ale nie w ten sposób. Nie w ten sposób. Panowie kartonowie, proszę moje gry biedne, poczekajcie tutaj jeszcze trochę. Po tyle popularnych filmów w 2021 roku na YouTube, jeżeli chcecie tego więcej, zostawcie łapeczkę w górę. Odcinki od poniedziałku do piątku o 15, w weekendy o 10 i w niedzielę. Wspominam wam o streamie, który będzie z nagrodami, 12-godzinny od 8 do 20 będziemy grali, będziemy dobrze się bawili. Także tyle, mistrzowski łokieć, trzymajcie się i do zobaczenia. Już niebawem i hashtag napiszcie najpopularniejsze filmy na YouTube, albo hashtag nie dawajcie nożyczek dzieciom. Tyle, mistrzowski łokieć, trzymajcie się. Na razie, pu!